Gdybym miał, miał komuś doradzić, gdzie wejść za 500 baniek, no to wolałbym wejść w Widzew Łódź niż w Jeszcze nie kupili albo nie spłacili pierwszego mieszkania, jeszcze mieszkają w wynajętej kawalerce, jeszcze się zastanawiają, czy bilet miesięczny nie podrożeje. I wtedy wiedzą absolutnie wszystko o zarządzaniu ludźmi, mimo że zarządzali co najwyżej swoim psem, jak go wyprowadzali na spacer. Bez suplementów, bez terapeuty, bez narkotyków, bez papierosów i czasami z piwkiem albo winkiem. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są święto kapitalizmu konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Komar ERP. Systemy i aplikacje do efektywnego zarządzania Twoją firmą. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Przygotowując się do tego nagrania, zauważyłem w różnych wywiadach, że kiedy prowadzący próbują Cię postawić na piedestale, obsypując Cię różnymi komplementami, to Twoje ciało tak reaguje w sposób taki, że się momentalnie spiniasz. Trochę tak, nie? I mimika też widać, że nie jest za bardzo zachwycona, więc pozwól, że przedstawię Cię to trochę w inny sposób, a ty tylko powiedz, że Dobre. to, co napisałem jest prawdą, dobra? Erik Kantona, Polskiego Dziennikarstwa Sportowego, architekt internetowych dram, autor książek, który nie przymiera głodem, teflonowy atencjusz, multiprzedsiębiorca, miniaturowa wersja Jurka Owsiaka, konkubent ojczym i alimenciarz, a nie, to nie ty, mąż, ojciec, hojny płatnik VAT, Krzysztof Stanowski. Tak, dzień dobry. <laughs> Ile masz obecnie biznesów i który z nich jest najmniej znany ludziom? Hmm. Najmniej znany, powinien pozostać najmniej znany, więc y, tu nie będę się y, uzewnętrzniał. Ile? Cztery, pięć. Mhm. Niektóre są takie płynne, że nie wiadomo, czy je rozdzielać, czy łączyć z innymi, więc no, 4-5. Który w tej chwili daje najwięcej satysfakcji? Kanał sportowy czy KTS weszło? KTS weszło to jest e, nie tyle biznes, co, 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 co zajawka, i to chyba nic się nie zmieni. To będzie zawsze zajawka, która daje najwięcej satysfakcji, ale też czasami najwięcej frustracji. Czy w w takiej dłuższej perspektywie bierzesz pod uwagę, że w pewnym momencie to będzie istotny składnik Twojego majątku, czy po prostu jest tylko i wyłącznie fokus na to, żeby wygrywać, zdobywać trofea, awansować? Czy w nie tym podchodzę do nie jest model tego w ten biznesowy? sposób, że, że to się da kiedyś spieniężyć z zyskiem? Dla mnie wydaje mi się, że nie takie jest założenie. I ten scenariusz oczywiście mógłby kiedyś się wydarzyć. Ale jest na tyle mało prawdopodobne, że nie myślę o tym w ten sposób. Mm -hmm. Oglądając wywiady a propos właśnie tego, kiedy inni prowad prowadzący dopytywali Cię o KTS Weszło, zauważyłem być może pewną sprzeczność. A jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie wyprowadź z niego. Mm -hmm. Z jednej strony chcesz awansować i wygrać z KTS Weszło Ligę Mistrzów, i zakładam, że to nie jest kokieteria i zabawa słowem przed kamerą, tylko to jest realny plan, który chciałbyś zrealizować. Jest to plan nierealny. Ale, to Ale chciałbyś go zrealizować. No, chciałem. Okay. Różne to rzeczy chciałem w życiu zrobić. To teraz zdrać mi proszę, w jaki sposób można pogodzić awansowanie rok po roku z drugiej strony, gdzie sam mówisz, że zwłaszcza zachodnia piłka tak bardzo nam odjechała finansowo, że jesteśmy dla nich pokarmem, który będzie karmił ich kluby. Więc w jaki sposób chcecie zabezpieczyć? Kształtowanie talentów w ramach waszych struktur i chronić się przed tym, że nie będą co chwilę wykupywani przez kogoś z Bundesligi czy Premier League. Niezwykle poważnie się do tego tematu. W zasadzie chyba jeszcze nikt tak poważnie do tematu KTS weszło nie poszedł, bo chyba jeszcze nie ma tego momentu, żeby z taką powagą o, o tych planach rozmawiać. Hmm. Polska piłka jest dość śmieszna jako biznes. Jest dziedziną gospodarki, która jest w zasadzie w wielu elementach chora. I klub KTS Weszło jest pewną odpowiedzią na tą chorobę. Jest swego rodzaju happeningiem. I mamy zamiar pokazać, że dobrze się bawiąc można zajść naprawdę wysoko. Natomiast no, nikt o zdrowych zmysłach nie mówi tutaj o rywalizacji z Barceloną czy Realem Madryt, bo to się nigdy nie wydarzy. Natomiast jak ktoś mnie tak gdzie chcemy dojść, no to mówię, że chcemy wygrać Ligę Mistrzów, bo nie wyobrażam sobie, znając swój charakter, że zaczynam jakiś etap nowy i nie chcę w tym etapie być najlepszy albo przynajmniej dobry. Dlatego, jeśli awansujemy do trzeciej ligi, będziemy musieli wygrać, wygrać trzecią, jak awansujemy do drugiej, to drugą, jak awansujemy do ekstraklasy, będziemy musieli wygrać ekstraklasę. No a potem, jak startujemy w Lidze Mistrzów, to przecież nie będziemy mieli celu odpaść, nasz cel będzie daleko. Już na wcześniejszych etapach ten nasz plan prawdopodobnie się posypie, ale to nie znaczy, że powinniśmy mieć inny. Nadal podróżę. W jaki sposób ty uważasz, że będziecie w stanie się zabezpieczyć przed tym, żeby wasi najlepsi zawodnicy nie byli wykupywani? Nie będziemy. Będziemy z wielką chęcią ich sprzedawali za e, obrzydliwie duże pieniądze. I następnie inwestowali w kolejnych. Tak, albo kupowali sobie e, drogie nieruchomości na Costa del Sol. <noise> Czy uważasz, że jest Realny scenariusz, w którym w pewnym momencie w klubie tworzy się tak wyjątkową kulturę organizacyjną, że piłkarz świadomie rezygnuje z zarobków w funtach, żeby budować coś niezwykłego w złotówkach? Nie, coś takiego nie może zaistnieć. Eee, różnica, bo już rozumiem, że odchodzimy teraz od, od KTS Weszłotko, mówimy ogólnie o piłce nożnej. Eee, różnica w zarobkach w Polsce i na Zachodzie jest tak gigantyczna, że e, trudno sobie wyobrazić zawodnika, który e, świadomie zrezygnuje z tego przewalutowania. Eee, w przeszłości były takie historie, typu Tomasz Łapiński zwizował uciek, Zieliński z Legii Warszawa, ale to wtedy jeszcze nie, nie były takie dysproporcje finansowe, jakie są teraz, dzisiaj. Każdy chłopak chce wyjechać, to nawet nie czekając na dobrą ofertę, nie czekając na ofertę życia, tylko czekając na ofertę jakukolwiek. Mhm. I to już się nie zmieni. My jesteśmy na dalekim miejscu w tym układzie pokarmowym futbolowym i kiedyś zachód zjadał naszych najlepszych piłkarzy kiedyś prawo wyglądało inaczej kiedyś w zachodnich klubach mogło grać trzech zagranicznych piłkarzy a, a dzisiaj rozkupowani są zawodnicy do akademii drużyn zagranicznych więc już na etapie nawet niezweryfikowanych talentów tu już dochodzi do, do wykupu i myślę, że to będzie tylko postępować. Przed tym się nie obronimy, nawet jeśli zarobki ekstra klasy naszej będą szły w górę, to zarobki innych idą w górę jeszcze szybciej. Gdybyśmy się cofnęli o kilkadziesiąt lat, to nie wiem, ilu naszych piłkarzy zrobiłby zawodowe kariery, bo mm, zobaczmy sobie. Wojtka Szczęsnego chociażby tak. Jego ojciec Maciej Szczęsny był wybitnym bramkarzem, ale nigdy z polskiej ligi nie wyjechał. Czy gdyby było takie prawo, że w zagranicznej drużynie może grać tylko trzech piłkarzy? cudzoziemców. Czy Wojtek kiedykolwiek by wyjechał z Polskiej Ligi? Nie wiem, czy by wyjechał. Do Arsenalu by nie wyjechał. Czy wyjechałby w późniejszym wieku do innej drużyny? Może tak, może nie. Nie byłbym wcale tak, tego e, taki pewny. Nie jestem przekonany, czy Robert Lewandowski by trafił do Borussii dotąd, gdyby takie prawo istniało, bo Borussia już miała piłkarzy z zagranicy i czy postawiłoby na, na niego akurat wówczas. Więc e, Zmiana prawa plus te dysproporcje finansowe pognębiające się sprawiają, że nie ma co się przyzwyczajać do piłkarzy, którzy dobrze grają w polskiej lidze. Te europejskie puchary, które są w teorii zastrzykiem finansowym dla polskich klubów, tak naprawdę służą nie do, nie do tego, by... By zarabiać? Znaczy inaczej, nie do tego, by zarobić po to, by kupić piłkarza potem, lepszego i iść w górę, tylko po to, żeby wypromować piłkarzy, których już masz i ich drogo sprzedać. Widzimy to w Lechu Poznań, który od razu e, sprzedaje z po dobrej kampanii europejskiej. Wracając na chwilę do jest Weszło, jak na ten moment oceniasz wasze postępy na przestrzeni milionych lat? Jesteś zadowolony, umiarkowanie zadowolony, czy jest to poniżej twoich oczekiwań? Jak na to patrzysz? I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o awanse, ale generalnie o całą, całą organizację, całą strukturę, jak, jak to się rozwija od kuchni. Powiedz nam coś więcej, co, co jeszcze nie wybrzmiało przed kamerą. Na pewno mamy, mamy rezerwy. Nie do końca jestem zadowolony z tego, jak, jak wygląda nasza współpraca z akcjonariuszami. Uważam, że tu należy to, to poprawić i myślę, że to jest najważniejszy mój cel na następny sezon, żeby akcjonariusze mieli więcej frajdy z tego klubu. Jak tą frajdę mierzysz? Jakby bramkami, w gry z meczami, nie, czy, czy, nie, czy, meczu czy meczu wszystkim będą dookoła? Tym, że. Że żyjesz jakimś projektem 7 dni w tygodniu, a nie tylko sprawdzasz wynik raz na tydzień. Więc chciałbym, żebyśmy pod tym względem się poprawili, bo jeśli chodzi o wyniki, no to w tym sezonie trudno oczekiwać, było lepszych. Wygraliśmy wszystkie mecze ligowe, więc mhm. robimy kolejny awans. Za rok spróbujemy zrobić kolejny. Mam nadzieję, że mi się to uda. No, staramy się mało miejsca zostawiać na. Na ryzyko, więc staramy się to ryzyko minimalizować i mieć zawsze różne lepszą jedną, dwie klasy rozgrywkowe niż ta, w której aktualnie występujemy. Mhm. Nie o 10 klas nie chcemy być wieczystą, tylko jedną dwie, bo to wystarcza, żeby wygrać daną ligę. Porównanie, którego za chwilę użyję, prawdopodobnie spowoduje, że będziesz miał taką tą lekką spinkę, ale spokojnie wpycham cię na piedestał, tylko potrzebuję analogii. Jakiś czas temu skończyłem oglądać dokument na HBO Max. Y, a propos y, Los Angeles Lakers Dynastia Zwycięzców może, Oglądałeś może? Nie. W każdym razie bardzo polecam. Z tego powodu, że można tam dostrzec pewne takie elementy, które pokazują, że warto jest być w różnych obszarach niekonwencjonalnym, nawet pomimo tego, że jest początkowy opór materii w postaci konkurencji, rynku itd. I w każdym razie oni jakby gość, który kupił Los Angeles Lakers, doprowadził różnymi dla niektórych dziwnymi decyzjami, bardzo szybko do tego, że oni zdobyli pierwsze mistrzostwo, no i potem się rozpoczęła cała ta saga. I w pewnym momencie w tym filmie pada takie zdanie przez byłego trenera, który mówi, że radość rozprasza, do mistrzostwa potrzebny jest instynkt zabójcy, zarówno na boisku, jak i w klubowych gabinetach. Prawda czy nie? Hmm. Skoro oni tak mówią, to musi być to prawda, bo widzieli dużo więcej od środka niż, niż ja. Ja myślę, że piłka nożna. Bardziej być może niż inne biznesy leczycie z sentymentów. I w normalnej firmie, jeśli coś robisz, w miarę dobrze, to, to ludzie mogą rosnąć razem z twoją firmą, i, i możesz zbudować jakiś taki zgrany team, który, który podbija, nie wiem, podbił rynek czeski, a teraz podbije Słowacki. Jak podbije Słowacki, to pójdzie do Austrii prawda? No to można sobie tak pęcznieć i, 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 i cała firma może w jakimś w zamkniętym gronie się stale rozwijać, czy się dopływ świeżej krwi musi być, ale, ale nie musi być rewolucji. Natomiast e, sport pod tym względem jest bezlitosny i tutaj sentymenty e, szkodzą. Myślę, że e, Właściwie Rakowa, Częstochowa, ma to już za sobą. Nie kierował się sentymentami, bo wiedział, że inni ludzie będą potrzebni, żeby wyjść z drugiej ligi, inni, żeby wyjść z pierwszej, a inni, żeby zdobyć mistrzostwo kraju. Mógłby robić to wszystko razem z piłkarzami, których lubi i których zapraszał na obiady, ale dalej w drugiej Lizze. I, i, I sport leczy z takich sentymentów bardziej niż chyba jakakolwiek inna dziedzina. I być może stąd te słowa o. W tym instykcie zabójcy, także w gabinecie, bo e, to nie jest ładne porównanie, ale tak, no czasami trzeba, e, trzeba kogoś zabić, mówiąc brzydko. Masz poczucie, że przez czas rozwijania jest weszło, dotychczas wzrosło w tobie, wzmocniło się poczucie takiej, powiedzmy, kompetencji w obszarze bycia bezwzględnym? To jest mój deficyt, troszeczkę. Ludzie myślą, że jestem bezwzględny, a właśnie nie jestem tak, jak powinienem być yy, i pod wieloma względami się tego uczę, no ale uczę się dość skutecznie. Yy, w jaki sposób? W jaki sposób się tego uczę? Ścinając czy... głowy po prostu? Wiesz co, dojrzewając do pewnych decyzji, i, i moment dojrzewania do, do tej decyzji zajmuje mi mniej czasu niż kiedyś. Kiedyś potrzebowałbym nie wiem, pół roku, żeby się zdecydować na jakiś ruch, a teraz potrzebuję na to czterech tygodni. Dalej bywa to bolesne, natomiast nieuniknione całkowicie. Czy moment dojrzewania do decyzji, gdzie trzeba hipotetycznie, czy znaczy metaforycznie ściąć komuś głowę, to jest ten taki moment, o który, w którym opisywałeś w niektórych wywiadach, że. Zamykasz się w sobie, bez kija nie podchodź i bijesz się ze swoimi myślami? Czy jak ten proces dojrzewania do tej decyzji wygląda u ciebie? Nie no, zawsze w takich przypadkach jest dużo podpowiadaczy, którzy, którzy mówią: zrób to teraz, zrób to tak, zrób to ośmak, nie rób tego w ogóle. Natomiast ja zazwyczaj już tą decyzję mam gdzieś tam w głowie ułożoną i ona po prostu. Czeka na moment, w którym zostanie wypowiedziana. Mhm. E, ale to nie znaczy, że ja nie, nie lubię słuchać innych osób, bo, bo lubię, tylko do momentu, dopóki sam już nie zdecyduję. Jak już sam zdecyduję, to to gadanie naokoło to mhm. jest tylko takie echo. W jaki sposób? Zarządzasz szumem, który jest wokół ciebie, no bo przez to, że jesteś osobą publiczną, przedsiębiorcą, masz tych przedsięwzięć kilka, no to jest masa osób, które wokół ciebie są i z powodu zawodowych, i też z powodu własnych interesów, którzy coś próbują ci powiedzieć. Więc jak w tym całym tym szumie odnajdujesz prawdę, a jak odcinasz bullshit? Myślę, że takie jak każdy, tylko instynkt, który czasami może zawieść, ale tak naprawdę innych narzędzi nie mamy. Nie jest tak, że przepuszczam ludzi przez jakąś weryfikacyjną siatkę stworzoną przez innych ludzi, którzy dla mnie kogoś odsiewają. Albo mam coś ochotę zrobić, albo nie mam, albo chcę z kimś rozmawiać, albo nie mam, albo ktoś gra mi na nerwach i wyczuwam z jego strony jakiś fałsz, albo nie. Tylko i wyłącznie instynkt. Mhm. Czy masz w swoim otoczeniu jakiegoś takiego czarnoksiężnika albo wiedźmy, który, którego intuicja nigdy się nie myliła i jak sięgasz rady tej osoby, to wiesz, że na 99% raczej ma rację? Czy nie masz kogoś takiego? Chyba nie. Znaczy są osoby, których oczywiście słucham z większą uwagą, no bo wiem, że zazwyczaj w życiu podejmowały trafne decyzje częściej niż nietrafne. Ale nie mam kogoś takiego, do kogo idę w ciemno, po to, żeby wysłuchać e, i, mm. i zdobyć poradę. Gdybyś miał powiedzieć, która sytuacja zajmuje pierwsze miejsce na podium tego procesu rozwijania w sobie bezwzględności w historii KTS tych dotychczas, to co to była za sytuacja? A jeszcze może nie powiedzieć. No właśnie, nie mogę bo to przede mną. E, <laughs> a już decyzja zapadła, tak? Czy jeszcze ta, się wahasz? Decyzja jest już w głowie. Okej. Okay. To druga w kolejności, która już była? Tak, chyba też przede mną druga. E, e, Ci ludzie już jak wiedzą, że. Spojrzę wstecz guzik Poczekaj, jeśli... jeśli spojrzę wstecz, myślę, że sprawy trenerskie nigdy nie są łatwe. Zwłaszcza, że ja trafiałem na trenerów, którzy zawsze byli bardzo zaangażowani w to, co robią. I, i nie chciałem ich wymieniać. No, ale bywały takie sytuacje, chociaż my tych trenerów szanujemy i zmieniamy rzadko. No, jednego trenera po prostu przenieśliśmy z, z trenera numer jeden na trenera numer dwa i pewnie dla niego to nie było początkowo przyjemne, ale koniec końców myślę, że dalej z nami z wielką radością pracuje. A też nie było to łatwe. Jak się zarządza ego w takim środowisku, które ma jednak no, stricte dość silny charakter, aspekt medialny, media społecznościowe. No, jednak w typowej firmie zupełnie inaczej się zarządza tym, jak się pracownik czuje, no bo nie ma potrzeby być na pierwszej stronie gazety, nie ma potrzeby być pierwszym trenerem czy drugim trenerem, a tutaj jednak oprócz komponentu sportowego i biznesowego jest również ekstremalnie duży komponent psychologiczny. Pytasz, jak się zarządza ego naszych piłkarzy? całej organizacji Czy całej organizacji Cała weszło, czy kanału sportowego? Jaka to jest weszło? O to przede wszystkim pytam. Ja myślę, za że tutaj, tutaj z jego nie ma problemów, bo tak naprawdę mamy piłkarzy, którzy, jeśli grali w piłkę wysoko, to było to dość dawno temu i mhm. oni już wiedzą, że gdzie są, dlaczego są, czasami udają, jak Kuba Kosecki na potrzeby. Na potrzeby mediów, na potrzeby budowania swojego wizerunku, że, że, że to ego jest rozdęte. Ja wcale wiem, że ono nie jest rozdęte, tylko normalnie jest całkowicie opanowane. Mhm. Więc nie ma, to, to nie jest ten etap rozwoju klubu, że będę musiał mieć problemy z ego. No, na poziomie gdzieś w wyższych ligach może tak się, tak się wydarzy. Natomiast ja z ludźmi, z dużym ego, funkcjonuję na co dzień w, na, w bardzo wielu dziedzinach życia i umiem sobie z tym radzić. O mnie mówią, że mam wielkiego, z czym się nie zgadzam, ale pewnie taka jest natura ludzi z dużym ego, że się nie zgadzają z tym, że mają dużego, więc nie będę tego sam, sam nie przesądzał. Natomiast dla mnie ego, jeśli jest poparte osiągnięciami, możliwościami, umiejętnościami, w ogóle nie jest wadą. Wręcz przeciwnie, hmm. uważam, że jeśli ktoś ma duże ego, ale ono wynika z, z pracy lub z możliwości, jakie można osiągnąć w pracy, to, to jest naturalne. Nie, nie lubię przesadnej, fałszywej skromności. Mhm. Oczywiście, że największy Przede wszystkim tak? nie lubię fałszywej skromności. Przesadna to jeszcze e, zniosę, natomiast jest bardzo dużo ludzi, wokół które. Udają skromnych, w mediach to jest w ogóle zmora. Udają skromnych, pokornych, w mediach społecznościowych mają wizerunek człowieka, któremu nic nie odwaliło, a, a rzeczywistość jest szokująco inna. Po prostu wszystko jest jedną wielką grą. I muszę przyznać, że niektórzy w tej grze osiągnęli absolutne mistrzostwo. Potrafię sobie wyobrazić, że dla niektórych to jest po prostu część strategii, biorąc pod uwagę to, że jednak mm, polski klimat raczej wciąż preferuje fałszywą skromność niż. Yy szczerą dumę i pewność siebie. Rozumiem tę strategię. Jest ona skuteczna jak widać, natomiast mnie mierdzi jeśli ktoś na co dzień jest nadętym bufonem, natomiast w mediach społecznościowych pozuje się na mega skromnego e, przyjaciela wszystkich i ludzie to kupują. Wtedy coś się we mnie burzy, no ale przecież nie będę latał i nie krzyczał, i to nie jest prawda. Kto ma koronę fałszywej skromności w polskim biznesie? Nie, nie namówisz mnie na strzelanie nazwiskami. <laughs> Idąc dalej, jeszcze zostając na chwilę przy KTS weszło? Gdybyśmy mieli zrobić. Znaczy wiadomo, że największe sukcesy są dopiero przed wami, ale gdybyśmy mieli albo zrobić. Podażę. Znaczy jedno i drugie, nie? Jakby jedno bez drugiego nie istnieje. Natomiast gdybyśmy mieli zrobić dekonstrukcję najważniejszych elementów, które miały wpływ na to, gdzie jesteście obecnie, ale z uwzględnieniem takiego przełożenia tego na potencjalnie, na ruchy biznesowe, które mogą zrobić polscy przedsiębiorcy, to co z twojej perspektywy zrobiliście inaczej? Jakie schematy przełamaliście, że osiągnęliście. Taką skuteczność, którą macie obecnie. To nie może być tylko i wyłącznie, wiesz, twoja kasa, twoja medialność. Co, i wydaje mi się, że rzeczy. przede wszystkim chcieliśmy stworzyć dobre miejsce pracy dobre w sensie wygodne, miłe, przyjazne i to jest coś, do czego dojrzewa bardzo dużo firmy na rynku mhm. że twój pracownik musi się dobrze czuć, ale. To oznacza, że może nie wiem mieć krótszy dzień pracy, albo może pracować cztery dni w tygodniu, albo może mieć jakąś strefę, wiesz, jak to w siedzibie mm -hmm. Google'a, strefę tak. piłkarzyków czy, czy zjeżdżalnie do, do stołówki. Natomiast polska piłka była taką, moim zdaniem, takim siedliskiem mobbingu. Takim miejscem, w którym wszyscy wszystkich szmacili na co dzień. I wszyscy do tego się przyzwyczaili i uważali, że nie może być inaczej. Mam no nadzieję, tak jest, tak? Okay, mam prostu. nadzieję, że kiedyś nie, nie uznam, że rzeczywiście nie może być inaczej, że mm. kiedyś tak mnie skrzywi ta piłka nożna, że powiem, dobra, inne metody nie skutkują, trzeba być taki sam jak wszyscy wokół. Natomiast póki co, moim zdaniem, duża część naszego sukcesu polega na tym, że my po prostu Jesteśmy w porządku do zawodników, do trenerów. Jesteśmy fajnymi ludźmi dla nich i tworzymy im przyjazne środowisko. I dlatego oni chcą u nas grać. To się gdzieś rozchodzi, mhm. to się pocztą pantuflową rozchodzi między zawodnikami. I czasami się okazuje, że zawodnik może dostać więcej pieniędzy w wyższej lize, od wietrzy ligi wyżej może grać, za więcej pieniędzy a woli u nas. Bo myśli sobie, kurczę, już, ja już nie będę wielkim piłkarzem, ale mam dość tego, żeby być w kółko szmaconym, wyzywanym, zamykanym w szatni po porażce. Po prostu mam tego dosyć i, i trafia do nas. I, I to działa w dwie strony, no bo u nas z kolei czasami ta strefa komfortu jest zbyt, zbyt duża i trzeba e, komuś powiedzieć, ej, no szanujmy się, no jakby masz tutaj wszystko fajnie, fajne warunki. Masz, masz tutaj fajne warunki, ale, ale pamiętaj, że kiedyś było inaczej. Poznałeś w swoim życiu na pewno ludzi niejednokrotnie 100 razy bardziej majątnych od ciebie. I biorąc pod uwagę to, że tego typu osoby y, często szukają rzeczy unikatowych tylko po to, żeby je posiadać, bądź żeby uczestniczyć w czymś niezwykłym, to czy potrafisz sobie wyobrazić scenariusz, w którym ktoś przychodzi i mówi: Krzysztof, kładę 500 milionów i robimy z KTS weszło, chociaż. Czołową polską drużynę, a potem zobaczymy. Nie. Wydaje mi się, że jakby ktoś miał 500 milionów, chciał robić czołową polską drużynę, to kupiłby sobie drużynę z historią, ze stadionem, z zapleczem. Myślisz, że to jest ważniejsze niż wyjątkowa kultura organizacyjna w firmie? W organizacji? Myślę, że kulturę możesz w każdej chwili zmienić. Wprowadzić inną. Natomiast no, nasze deficyty, jakie mamy, są, są znaczące. Gdybym miał, miał komuś doradzić, e, gdzie wejść za 500 baniek, no to wolałbym wejść w widzę w łódź niż w kts weszł. Mm -hmm. Aż tak. Z jeszcze czegoś, nie? No tak. My jesteśmy fajnym projektem, który będzie sobie rósł, rósł, rósł. Za kilka lat chcemy być w ekstraklasie, za pięć, sześć. Może się to uda, może się tego nie uda, może ugrzęźniemy wcześniej, natomiast wciąż jest w tym wszystkim element happeningu. Jak ktoś chce naprawdę ładować gigantyczne pieniądze i, i walczyć w Europie, no to na dzisiaj są lepsze miejsca ku temu. Może to się z czasem hmm. zmieni. Jakie z trzy cechy łączą albo po, pozwalają przewidywać, że. Piłkarz będzie miał stabilną, długofalową, silną karierę. To jest tylko i wyłącznie aspekt zdrowo, zdrowotny i sportowy, czy może też dochodzi silny aspekt rodzinny, bądź planowanie swoich finansów i w związku z tym pewne bezpieczeństwo? Jak to wygląda od kuchni z Twojej perspektywy? To jest wszystko bardzo powiązane, bo aspekt finansowy pozwala mieć, mieliśmy takie przykłady u nas, aspekt finansowy pozwala mieć chłodną głowę. Jak masz chłodną głowę, jak nie masz zmartwień, to możesz pracować lepiej, wydajniej i to nie tylko w sporcie, ale w każdej, w każdej dziedzinie. I czasami rozwiązanie jakiegoś problemu tej natury sprawiało, że piłkarz zaczynał grać dużo, dużo lepiej, gdy okazało się, że można mu pomóc poza boiskiem coś tam zorganizować, więc... Uważam, że to wszystko się łączy. Aspekt rodzinny. No wiesz, pytanie, kto co ma w głowie, bo możesz być bardzo inteligentnym gościem, sfokusowanym na karierę, ale wiecznym kawalerem, a możesz być gościem, który założy szybko rodzinę. Nie ma jednego modelu, który tutaj można dopasować i dać jako gwarancję sukcesu. Natomiast musisz mieć na pewno przekonanie, że wiarę we własne możliwości, że możesz coś osiągnąć, a potem musisz sam siebie zapytać. Jakich środków musisz użyć, żeby to osiągnąć, i piłkarze, którzy są w stanie sobie odpowiedzieć na te pytania, zachodzą wysoko. Piłkarze, którzy sobie tych pytań nawet nie zadają, tylko żyją z dnia na dzień, nie dochodzą zazwyczaj nigdzie. Powiedziałeś mi przed wywiadem, że nie mam się hamować, więc pytanie z kategorii potencjalnie delikatnych, ale myślę, że ważnych. Kto w tobie zaszczepił wiarę we własne możliwości? Świętej pamięci tata, który pokazał Ci piłkę nożną oraz otworzył Ci dostęp do informatyki, biorąc pieniądze, nie wiadomo, skąd, jak sam powiedziałeś w jednym wywiadzie, czy bardziej mama, czy może jakby suma różnych czynników? Nie wiem, nie potrafię tego zdiagnozować w żaden sposób. Myślę, że to się wszystko kształtuje w momencie, w którym my tak naprawdę nie jesteśmy świadomi, co się z nami dzieje i myślę, że pewność dziecka buduje się w momencie, gdy to dziecko ma 5, 6, 7, 8 lat i to nie jest tak, że potem mając 30 wróci do pewnego zdarzenia sprzed 25 mm. i powie, to wtedy się okazało, że chce być kimś. Myślę, że ważne jest to, aby nie powtarzać dziecku, że, że się do niczego nie nadaje i nie tłamsić go i ja nie byłem tłamszony, a natomiast gdy miał wskazać jedną osobę, która sprawiła, że, że jestem w miarę pewny siebie, to to nie potrafię odpowiedzieć. Chociaż mhm. to moja pewność siebie wiesz. Ja wiem po prostu, w czym jestem w miarę dobry, w czym jestem średni, w czym jestem kiepski. Nie mam takiej pewności siebie, gościa, który nie wiem, jutro uzna, że chce się bić we free fightach i powie, hej, ja was wszystkich rozwalę. Nie mam takiej pewności. Wiem, że dostałbym łomot w sekundę, prawda? Ja po prostu umiem mhm. umiem znaleźć te wycinki życia, w których sobie poradzę. Podobno nigdy się nie biłeś, więc nie możesz mieć pewności, że byś łomot. No, czy wiesz, no nigdy, no tam w szkole się biłem 4-5 razy, nie? Mm -hmm. Ale to już były A takie czasy, że się za włosy ciągnęło nawet tam <grym> wie, gdzieś, no, co, co? O co? oni są no, tak naprawdę. Powiedz mi, czy... Moją rolę jako prowadzącego jest sprawdzanie granic otwartości gościa. Jeżeli tą granicę przekroczę, powiedz mi o tym, się nie zbliżyłeś nawet. Tak, okej. Okay. Co w tobie zmieniła śmierć staty będąc tak młodym człowiekiem? Czy to był w pewien sposób zapalnik do tego, że rozpocząłeś? Wiem, że nie lubisz tego słowa, ale że rozpocząłeś karierę tak szybko? To na pewno. Na pewno była jakaś taka. No to dziwnie brzmi, że taka mobilizacja do działania, bo dlaczego ona miałaby wystąpić, prawda? To jest absurd, ale, ale było coś takiego, że, że szukałem nagle jakiejś odskoczni i byłem w tym bardzo zdeterminowany. Mhm. E, Poza tym, no wiesz co, na pewno mnie utwardziła znacząco. Ja nie jestem człowiekiem, który się rozkleja zbyt często. Na pewno doświadczenia, które miałem w wieku 13-14 lat sprawiły, że potem schardziałem. I to pewnie w stopniu takim, w jakim niektórzy nie hardzieją, nie wiem, przed 50. To wszystko. Jak poradziłeś sobie mentalnie jakby z tym zdarzeniem? Wspawcie mamy, bliskich, terapeuta, przepracowanie tego samego w nie swojej no, głowie. Nie to nie były czasy terapeutów, wiesz, no, wtedy to, to... Wtedy to był chyba ostracyzm. Co jeżeli był terapeuta? Ja w ogóle nie wiem, czy taki zawód istniał jak terapeuta. Mhm. No. Wtedy byli tylko chyba psychiatrzy i na tym wszystko. Psycholog mógł nie istnieć nawet. E, więc e, jak sobie poradziłem, no... Musiałem to przegryźć. No, myślę, że to nie ma jednej... Reguły. Każdy z nas musi czasami sobie z czymś takim e, poradzić, no co musiałem wrócić do szkoły i, e, i sobie z tym radzić po prostu? Mhm. Nie, nie dam ci tutaj recepty na, wiesz, na smutek. Nie? Mhm. Co robisz obecnie jako ojciec, biorąc pod uwagę twój status majątkowy, żeby twoje dzieci, wasze dzieci nie wyrosły na banany? No ze wstydem muszę powiedzieć, że nic. To znaczy robię wszystko, żeby wyrosły. i, <noise> i Nie potrafię e, czegoś nie obiecać dziecku, nie potrafię nie przekupywać, e, mm. nie potrafię nie spełniać marzeń. Na, jeśli chodzi, bo tutaj wybrzmiał, wybrzmiał w pytaniu to sformułowanie status majątkowy, no to jeśli e, za tym pytaniem się kryje Jakie, jakieś dyscyplinowanie dzieci poprzez pokazywanie im, że pieniądze przychodzą ciężką pracą i że trzeba je mega szanować, że nie można ich e, głupio wydawać, to jestem w tym bardzo słaby. I mm -hmm. raczej musisz znaleźć inną osobę, która da, da ci odpowiedź, jak to zrobić, by dzieci nie wyrosły na banany, bo moim zdaniem moje dzieci zmierzają w tym kierunku e, i nie jestem w stanie e, z tym u siebie wygrać. E, jeśli ktoś z tym walczy, to moja żona. Co nie. robi twarz na Marta z tym? Jest po prostu mega asertywna i to na każdym kroku, jeśli chodzi o dawanie słodyczy, po pokupowanie zabawek, czy, czy cokolwiek innego. Ja natomiast jestem wiecznie tym, który jak tylko usłyszy, że dziecko coś potrzebuje, to idę i kupuję. Nie? Nie. I jak mój syn poszedł do marketu i kupił sobie ukulele za 60 zł, które się. Rozpadło po dwóch godzinach i widziałem, że był tym szczerze zrozpaczony. To następnego dnia kupiłem profesjonalne ukulele z jakimś tam wzmacniaczem, z czymś jeszcze i zorganizowałem mu naukę gry na ukulele w domu, więc przyjeżdża do nas dzisiaj nawet pani, żeby go mhm. uczyć. Więc ja jestem, ja jestem zawsze takim gościem, który nasłuchuje. Jak można komuś e, poprawić humor, jak można e, zrobić prezent, który będzie po prostu fajny. E, I to dotyczy wszystkich w, moich, w moim otoczeniu. I e, zawsze taki byłem. Najbardziej lubię prezenty bez okazji, tylko niestety daję ich za dużo. Mhm. W co próbujesz mentalnie wyposażyć swoje dzieci? Na pewno masz to jakkolwiek na uwadze. Nie wierzę w to. Bo jakby słuchaj, jakby ja wiem, że masz przed kamerą taką postawę, taką, wiesz że tak lekko odpowiadasz na zasadzie e, nie wiem, a coś tam, a ja umiem tylko pisać, ale bo, nie wierzę w to, bo wiele, że rzeczy, mo... bo wiele rzeczy się robi intuicyjnie, ich nie nazywasz. Nie, ja wiem, że są ludzie, którzy tworzą sobie plany, zapisują, mają jakieś konspekty, jakieś wspólne kalendarze z, z drugim rodzicem, gdzie zapisują, co trzeba danego dnia zrobić. ty robić robisz inaczej, więc co ty robisz intuicyjnie? Co próbujesz im zamontować, żeby to było narzędzie w ich głowach w przyszłości? strasznie nie lubię w wywiadach ocierać się o taki totalny banał. Mhm. Ale taki totalny, totalny. I mam wrażenie, że to jest jedno z tych pytań, gdzie trudno nie oczyć mhm. się o banał, bo nawet gdy to robisz e, i nawet gdy tego nie robisz, to udajesz, że robisz, więc wszyscy odpowiadają tak samo, że chcą nauczyć szacunku do innych ludzi. No dobra, to jest takie pierdololo trochę, nie? Ale no nie uważasz, że czymś niestandardowym w twoim podejściu jest na przykład to, że o ile mnie pamięć nie myli, e, wysłałeś swoje dziecko na obóz Minecrafta? Nie był na obozie Minecrafta, miał zajęcia chyba w szkole z Minecrafta, dodać może mi się coś pomylić, tak, ale coś generalnie takiego. pamiętam, że w jednym wywiadzie mówiłeś coś takiego, wręcz broniłeś, że e, nie upierasz się przy tym, że on musi się uczyć w taki czy w inny sposób, bo jeżeli chcesz, możesz z nim pewnego rodzaju budować bliskość, więź, relacje poprzez gry komputerowe, to robisz to. Nie upierasz się jak taki rodzic przed 20 lat. chyba chodziło, lata, chodziło, o który, e, może. chodziło o Fortnite, który... Być może. Chodziło o a to jest gra, w której no, strzela się do innych. E, mm -hmm. I ja w niego gram i z, z dziewięciolatkiem i z pięciolatkiem. I być może to, to, to jakiś psycholog się złapie za głowę i powie, że zaraz moi synowie, gdyby mieli dostęp do broni, to poszliby i rozwalili mm -hmm. tam, wiesz, pół szkoły, nie? Ale wydaje mi się, że nie, że to jest fajny sposób spędzania wspólnie czasu, e, gdzie... Widać, że wszystkie strony się dobrze bawią, a nie, że jedna się męczy, bo dziecko też to wyczuwa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kto za dziecka nie grał w Counter-Strike albo Quake'a? No tak. Ja to jeszcze wiesz. Jestem tak stary, że bardziej Wolfensteina albo Duma. To no, te początki te, tego typu, mhm. typu gier, ale nie wydaje mi się, że przez to, że strzelałem do jakiegoś potwora, wyrósł ze mnie gościu, który chce do innych ludzi. Wspólne spędzanie czasu to wydaje mi się w ogóle klucz do jakiejkolwiek relacji rodzicielskiej. Czasami tego wspólnego czasu mi brakuje, bo są, są takie dni, że trzy dni jestem cały czas, a są potem trzy dni, że mnie nie ma w ogóle, że nie widzę dzieci, bo jak wracam, to już śpią. Mhm. E, ale lubię spędzać z nimi czas, lubię, nie wiem, zrobić nawet jakiś męski wyjazd czy męski tydzień, że jesteśmy sami albo polecimy gdzieś sobie tylko w takim właśnie mniejszym gronie, żeby... E, żeby trochę inne bodźce, dziecko też dostało. Mm. Moja żona nie jest tak pewna siebie, jak ja, jeśli już o tym mówiliśmy, więc ja staram się w drugą stronę dzieci przekonywać, że są mega dobre w tym, co robią. Staram się, staram się wpajać im to, że. Eee, że nie muszą być w czymś absolutnie najlepsze. Jak mój syn dostaje czwórkę z plusem, to chodzi z truty, jak mi to powiedzieć. A ja mu zawsze mówię, Ej, to jest super ocena. Jak w swoim wieku odmarzyłem, żeby czwórkę z plusem dostać w ogóle. Hmm. Bardzo rzadko mi się to zdarzało. nie? Więc taki perfekcjonizm, który nas otacza i dzieci otacza w szkole także ta rywalizacja. Staram się spuszczać z tego trochę powietrza i, i pokazywać, że no, najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić w życiu, tak naprawdę. Nie bawić w sensie takim, że wiesz, do utracenia mhm. wszystkiego, tylko żeby nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Widzisz, wątek jest niby banalny, a jednak powiedziałeś coś, co wielu ludziom się wciąż nie mieści w głowie, bo to przepraszam, pierdolenie czemu czwórka, a nie piątka nadal jest powszechna w polskich domach, nie? Wiem, bo moi znajomi już niektórzy mają dzieci i pomimo, że sami kiedyś na to narzekali, to sami stara spadają w te pułapki. Więcej. 260 milionów złotych to wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami, którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo. Wiem, że jesteś przede wszystkim fanem piłki nożnej, natomiast nie wierzę w to, że nie oglądałeś dokumentu o Michael Jordanie i o Chicago Bulls Last Dance. Mhm. Z tego dokumentu momentami bije mrok, który napędzał Jordana. Pod kątem rywalizacji z innymi, gdzie wręcz sam szukał zaczepki, bycia sprowokowanym, żeby sobie stworzyć nowego wroga w głowie, żeby wygrywać. Czy ty masz w sobie jakikolwiek mroczny napęd, który powoduje taki poziom skuteczności, który masz, bo ale nie wiesz. Gdzie, poczekaj, a gdzie poczekaj, jest... poczekaj, ale poczekaj. No. Jordana wszyscy kumają, więc od razu złapię analogię. Nie będę się silił na jakiś no. przykład, który jest równy tobie, bo wtedy taki okażesz się że sobie niewiele. No musiałbyś być ligowego koszykarza. Dokładnie tak, podać, nie? Wiesz. A że ich nie znam, bo nie jestem aż no tak dobrze właśnie. przygotowany, no to jest jak jest. Natomiast czy ty, biorąc pod uwagę twoją skuteczność, jakby szeroko rozumianą życiową, zawodową, czy ty masz w sobie coś, co jest może mało poprawne politycznie, ale to cię realnie napędza? Chęć bycia najlepszym, chęć udowodnienia komuś, że jest gorszy. Takie rzeczy, które są trochę takie Niewygodne, że będzie przed kamerą, ale ty pewnie mierzysz z tym problemu. Już co na pewno mam taką e, żyłkę rywalizacji e, w sobie i jak ktoś ktoś wkurwia, to wolałbym, żeby wkurwiał mnie z perspektywy bycia numerem 2, a nie numerem jeden. No, to mm. jest e, to jest jasne mało, jak ktoś mnie w kurwie i mu dobrze idzie, to ja sam sobie mówię, że wcale mu nie idzie dobrze, żeby mieć lepsze samopoczucie, ale, mm -hmm. ale to też nie jest tak, że jestem jakimś toksycznym gościem i mam, wiesz na ścianie Oczywiście. zdjęcia moich wrogów i sobie <laughs> robię rankingi, kto poszedł w górę, kto w dół i kogo jak można podkopać. Kiedyś byłem bardziej rywalizujący. Od pewnego czasu, nie wiem, od, od kilku lat mam trochę w tym więcej refleksji. Spada testosteron, to... czy właśnie dojrzałość? Zastawiałem się nad tym ostatnio, że to jest taki paradoks u dziennikarzy, że dziennikarze są najbardziej, przynajmniej sportowi, ale myślę, że to jest jakaś tam reguła wykraczająca poza sport, że dziennikarze są najbardziej zero i mają receptę na wszystko i znają wszystkie odpowiedzi w momencie, gdy są na etapie życia, że jeszcze nic o tym życiu nie wiedzą, jeszcze nie kupili albo nie spłacili pierwszego mieszkania, jeszcze mieszkają w wynajętej kawalerce, jeszcze się zastanawiają, czy bilet miesięczny nie podrożeje i wtedy wiedzą absolutnie wszystko o zarządzaniu majątkiem, o, or o budowaniu organizacji jakiejkolwiek, klubu piłkarskiego. O zarządzaniu ludźmi, mimo że zarządzali co najwyżej swoim psem, jak go wyprowadzali na spacer. Wtedy jest taki moment, że naprawdę czujesz, że ty jako dziennikarz jesteś wręcz wywołany do tablicy, żeby opowiadać, jak powinno być i odpowiadać na wszystkie krótkie, trudne pytania. A potem, jak już naprawdę coś zobaczysz w życiu, Coś osiągniesz albo nie, to dochodzi Cię taka refleksja, że w zasadzie może nie powinieneś wypowiadać się na ten, na tamten temat, być może na ten temat wiesz za mało, być może nie wypada, żebyś doradzał komuś, kto był gdzieś tam wyżej i więcej wiedział. Więc paradoks polega na tym, że robisz to w momencie, gdy nie powinieneś, a przestajesz to robić w momencie, gdy powinieneś. Wszystko jest odwrócone do góry nogami. Ja też tak mam. Jako młody dziennikarz wszystko wiedziałem i chciało mi się tym dzielić ze światem. Teraz uważam, że wiem dość mało i nie chcę mi się dzielić ze światem, mimo że realnie moja dzisiejsza wiedza versus tamta wiedza to jest nieporównywalne. Biorąc pod uwagę to, że był taki okres całkiem niedawno, w którym wiele osób chętnie zawierało opinie, i pomimo, że to jest może niewygodne pytanie, to i tak je zadam. Co ty pomyślałeś w momencie, kiedy pierwszy wystrzał czołgu na Ukrainie zakończył globalną pandemię w mediach? Wiesz co, co pomyślałem, że, mm, że ten temat jest tak dla nas bliski, namacalny, że dzisiaj nasze postrzeganie e, rzeczywistości. Nie mamy zdolności do tego, żeby się przejmować zbyt wieloma tematami naraz. Raczej znaczy jesteśmy tak zbudowani, że potrafimy przejmować się jednym, i wtedy to był temat numer jeden. Mm -hmm. Wracając do poprzedniego pytania, czy jest obecnie coś, czym jesteś numer dwa, i wkurwiasz się na tego, który jest numerem jeden? O Jezu, w większości rzeczy nie jestem nawet numerem dwa, więc jakby to, to chciałbym być we wszystkim numerem dwa, natomiast e, e, powiedz mi, w czym jesteś numerem jeden, bo nie wiem. Znaczy, ja nie wiem, czy ty jesteś numerem jeden. No ja też no, nie wiem. Pewnie wiele osób by powiedziało, że masz całkiem dobre pióro, ale to już jest tak oklepany temat, że mówienie o tym... No, ale nie przykro, korzystam z tego pióra, dawno nic nie... piszę coś z rzadka w ogóle, prawie nigdy, więc e, to moje pióro to wiesz, tak jakby... Dzisiaj nie wiem, Robert Gadocha powiedział, że ma dobrą lewą nogę. No mhm. fajnie, że masz, nie kopałeś od 50 lat. więc... To może z innej strony, jaka w tej chwili dziedzina życia zawodowego jest dla ciebie najważniejsza, w której czujesz się gorszy, mniej kompetentny i masz ambicje, żeby być lepszym od kogoś bądź dla samego siebie? To, chciałbym mieć większą wiedzę o świecie finansów niż mam. Mhm. Ja czuję się dobrze w pracy takiej back office'owej trochę w, w byciu człowiekiem z cienia e Gorzej się, się czuję jako frontman, ale też wiem, że z jakiegoś powodu to bycie frontmanem. Czy serio, czy to jest serio? taka? Serio. No, serio ale mi... wiem też, że z jakiegoś powodu bycie frontmanem jest. Do, w moim przypadku jest dobrze odbierane przez ludzi, jakoś się do mnie przyzwyczaili. No Ale to ja z dużym dystansem na to patrzę. To znaczy, moja kariera YouTube'owa raczej, moim zdaniem, pokazuje, że ten świat YouTube'a jest. No, Mam tam małą konkurencję, czy na, czy na niewielkim poziomie. Nie obrażam się w żaden sposób, bo to nie wchodzimy sobie w paradę. Nie? Ale... Ja, jakby ja znam swoje miejsce w szeregu, jeszcze, ale, ale spokojnie idę po Ciebie. Ale potem rzeczywiście, jakby te moje przemyślenia są coraz bardziej potwierdzane przez wszystko, co się dzieje naokoło. Dzisiaj kariery na YouTubie robią ludzie, którzy nie mają wiele do zaoferowania, więc nic mhm. dziwnego, że ja też je robię. Dobra, jakby to jest jakby ta klasyka, która wjechała też z innych wywiadów, nie to umniejszanie sobie. Jakby... Słuchaj, bardzo dobrze piszę, ale rzadko piszę. Umiem być bezczelny w rozmowie jeden na jeden i czasami z tego korzystam. Natomiast nie tak często jak ludzie by chcieli pewnie, ale ja lubię posłuchać innych ludzi i też mam w sobie pokorę, jak ktoś mówi, bardzo ciekawie, interesująco. Nie mam potrzeby bycia numerem jeden w rozmowie. Ś śmieszne są czasami komentarze w sumie je lubię, że program był super, tylko Stanowski nie dojechał nie? No jeśli program był super i mój gość super się sprzedał, to znaczy właśnie, że dojechałem i potrafiłem siedzieć z mordą e zamkniętą, zamiast udawać śmieszka i ładować się w każde zdanie bo twoją rolą jest robienie asystencji moją goli. rolą jest czasami e bycie głupim po to, żeby mój gość był mądry tak. albo odwrotnie e i wydaje mi się, że to mam, że programy, które robię są często o tyle interesujące, że najczęstszym komentarzem jest, że zleciało w moment i, i lubię hmm. jak coś zlatuje w moment. Wydaje mi się, że książki, które pisałem zlatywały w moment i wiele programów, które robiłem też zlatywały w moment. Czy nie uważasz, że bardzo silnym komponentem tego, że idziesz i idziecie w takim tempie, które już bez cukierkowania, ale obiektywnie patrząc jest wysokie, to jest trochę wynik tego, że twój sposób komunikacji jest odpowiedzią na to, czego chce spora część społeczeństwa, która dotychczas była zakrzyczana przez zwolenników poprawności politycznej. Pytam to dlatego, ponieważ dla zainteresowanych warto sobie prześledzić historię, która spotkała w ostatnim czasie Netflixa czy Disneya, gdzie użytkownicy wyraźnie komunikowali, że bycie takim bardzo poprawnym politycznie powoduje, że spora część, nawet już nawet nie społeczeństwa, a globu wręcz, nie chce tego oglądać, słuchać i patrzeć. I biorąc pod uwagę, jaki ty masz bezpardonowy styl, to uważam, że dla wielu ludzi, którzy nawet mogą się z tobą nie zgadzać, to jest w pewien sposób odświeżające. I czy uważasz, że poprawność polityczna jest Poniekąd może być w odwrocie za jakiś czas. Na początku Twojego pytania wybrzmiało coś takiego, jakby to wszystko było ustawione, że my jesteśmy odpowiedzią, czy ja jestem odpowiedzią na, nie, na jakieś to, to, to zdarzenia, Nie, to nie, które... to nie było sugestią w ogóle. Natomiast myślę, że ludzie lubią naturalność. Ja od bardzo dawna. Nawet gdy było to nieuzasadnione ekonomicznie, miałem duże poczucie tego, że robię co chcę i jakie będą tego konsekwencje, to zobaczymy. To znaczy lubiłem robić programy dla siebie, stronę internetową robiłem dla siebie, po to, żeby ona mnie się podobała, a nie robiłem żadnych badań fokusowych, żeby podobała się innym. Czy czyjeś I... lustro po prostu. Tak, I, i zazwyczaj to, co robiłem, było, było po prostu moją daną zachcianką z danego dnia i podobnie jest w internecie. Myślę, że po prostu też takie w ogóle elementy doszły, które są, są banalne. Znaczy. Brak presji czasu. My w tych swoich programach nie, nie ścinamy, nie mówimy, że ktoś ma pół godziny na zaprezentowanie swoich poglądów, tylko może mieć tygodni sześć i się okazuje, że ludzie też tego potrzebowali w czasach tej poszatkowanej telewizji, TikToka, że gdzieś ta odskocznia też musi być. Poprawność polityczna nas zżera, nad czym boleje, bo ile poprawność, poprawność jako taka jest, jest wskazana i fajnie by było, żeby ludzie naokoło nas byli szczęśliwi i i nie ma co nikogo stygmatyzować dla chwili uciechy, to też uważam, że gdzieś zabijamy ten dowcip, humor, czarny humor, jaki, jaki występował, gdzieś jakieś mrugnięcie okiem do świata, gdzieś spojrzenie z dystansu. Ale chyba już nie ma odwrotu. To znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, że wybuchnie jakaś. Rewolucja w drugą stronę, i nagle zaczniemy sobie walić między oczy żartami o tym, i tym. Nie chcę powiedzieć o czym, żeby ci mhm. e czytanie maszynowe filmów na YouTube nie zdemonetyzowało tego odcinka. Hmm. Ja obstawiam, że y idziemy w kierunku odwrotnym, że poprawność polityczna będzie czymś jak cykl koniunkturalny. Bo czy widzę to po prostu w wielu różnych miejscach i nawet chociażby patrząc na to, co się ogląda, co się klika, no to. Największej oglądalności nie mają najbardziej wyważone, grzeczne i merytoryczne materiały. No tak jesteśmy zbudowani. Być może to jest związane z tym, że pragniemy igrzysk jako ludzie ale z drugiej strony też pragniemy prawdy. Tak, tylko to potem będzie sterowane gdzieś od odgórnie, gdzieś te rzeczy w pewnym momencie zaczną znikać albo być demonetyzowane właśnie. Eee, wiesz, no, użyłem słowa na M w jednym odcinku z Robertem Mazurkiem. Eee, słowo to określało, eee, to, to był pseudonim Zbigniewa Bońka z młodości. Niestety maszyna sczytuje to bezrefleksyjnie i się okazało, że odcinek na siebie już nie zarobił. Eee, więc e, poprzez takie nawet narzędzia będziesz się zastanawiał trzy razy co możesz powiedzieć, czego, czego nie możesz. Ja lubię, ja lubię konfrontację. Ta konfrontacja niestety jest coraz częściej na zasadach nierównych. I Co to znaczy? To znaczy, że musisz zastanawiać się nad każdym słowem, jakiego chcesz użyć, nawet nie mając złych intencji. I też musisz się w kółko zastanawiać, czy durnota, którą ktoś wymyślił, jest durnotą, którą możesz publicznie podważać, bo nagle sponsorzy, środowisko, wszyscy wokół mogą być oburzeni i mogą uznać, że, że tak nie można. Wiesz, takie małe sprawy, zobacz, teraz w internecie to jest przykład totalnie, przepraszam, z dupy, ale jak ja. Pisałem do gazety, czy nie wiem, chodziłem do szkoły, to pisało się z dużej litery ciebie, tobie i tak dalej, to tylko w listach miłosnych. Dzisiaj, jak nie napiszesz do kogoś z dużej litery, to, mi się jesteś to mówią, że ty jesteś hamem w ogóle. Nie? <laughs> Dlaczego tak? I, I takie małe rzeczy sprawiają, że posuwamy się. I słynna e, kropka nienawiści. Tak. Dzisiaj, jak nie dasz uśmieszku na koniec, to w ogóle jak mogłeś nie dać uśmieszku, nie? Gdzie kiedyś ten uśmieszek był czy no To jest złe czy no Jakby Język jest narzędziem, który ma nam służyć ewoluować, nie? A nie żebyśmy się wstrzymali. Ja miałem czasy, gdy jak pisałem e, do ciebie, to znaczy, że darzę ci niezwykłym respektem i mogłem to wy, przez tą dużą literę w pewien sposób wyjawić. E, czy to byłby respekt, szacunek, czy miłość, czy cokolwiek innego. A piszę do ciebie, bo jesteś moim znajomym po prostu z pracy i coś od ciebie potrzebuje, to przy małą literą. E, mm. I wydawało mi się to naturalne, no, Natomiast dzisiaj wszyscy nawzajem w pierwszej kolejności dbają o, o to, żeby nikogo nie urazić, żeby każdy był zadowolony. Nie wiem, jestem, jestem słaby w zadowolaniu wszystkich. No to ewidentnie, nie? tym tak. jesteś antyspecjalistą. Czy w aspekcie wolności słowa kupno Twittera przez Lana Maska to jest długofalowo dobry ruch, czy jak to oceniasz? Zwłaszcza, że używasz go dość namiętnie. Początki były obiecujące, ale wydaje mi się, że Elon Musk niekoniecznie musi być osobą, która powstrzyma własne ego i która nie wykorzysta tego narzędzia w taki sposób, by rzeczywiście ta wolność słowa była, o ile nie będzie to wolność słowa, która jemu przeszkadza. Mm -hmm. To coś jak ze słowami mecenem w, w moim hate parku, że generalnie wolność słowa jest spoko, o ile nie uraża jego e, uczuć religijnych. Myślisz, że wejdą w koalicję z Pisem? Nie wiem, mało mnie to interesuje. Mhm. Jaka była największa okazja biznesowa, którą przepuściłeś? Tutaj znowu zrobię odwołanie do e, dokumentu o Lakersach, gdzie e, Magic Johnson odrzuca propozycję Nike, które w tamtym czasie nie było tym, czym jest obecnie. Bierze konwersa, którzy dają im, jeżeli dobrze pamiętam, którzy dali jemu 100 tysięcy dolarów, a to, co oferowało Nike... Na dzień dzisiejszy, no, czyli praktycznie 43 lata później, trochę długo, oferowało 5 miliardów, 200 milionów. Jakby wiadomo, że raczej mało kto jest w stanie myśleć w tak długim horyzoncie czasowym. Aczkolwiek Michael Jordan udowodnił, że e, można myśleć w zupełnie w sposób niestandardowy pod kątem biznesowym jako sportowiec. Natomiast znowu, nie powiedzcie do Mag Magica Johnsona, trzymajmy się grawitacji. Pytam, jaka była twoja największa okazja, którą przepuściłeś? Chyba nie było, ponieważ ja okazję sobie sam tworzyłem zawsze i raczej nie było tak, że ludzie przychodzili do mnie z, z propozycjami, z lub to, z lub tamto, tylko jeśli już to ja chodziłem z takimi propozycjami, więc na, na szybko trudno mi coś takiego sobie A jak przychodzili, to je odrzucałeś po prostu? Czy jakby po prostu chodziło o taki komponent, że to musi wychodzić od ciebie, żeby to było twoje? Czy to jak to, coś to się Chodzi mi o to, że ja dość rzadko dostawałem oferty biznesowe, o których mógłbym teraz powiedzieć, że z nich nie skorzystałem, ponieważ zazwyczaj to ja sobie te oferty, mówiąc krótko, tworzyłem sam dla siebie i ja ten swój ekosystem okay. budowałem. Więc jeśli chodzi o biznesy, w które nie wszedłem, na pewno takie były na pewno od ludzi z zewnątrz, trochę, trochę takich do mnie spływa, tylko że to nawet nie dochodzi do takiego etapu, żebym mógł się faktycznie tym zainteresować. Eee, Co więc... ci odpycha od tych propozycji? Brak czasu przede wszystkim. Brak czasu i, i energii na zagłębienie się w tematykę, o której nie mam zielonego pojęcia. Kiedyś tak do, 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 dobry przykład mogę, mogę podać, jak e, kiedyś mnie namawiano, żebym zainwestował w żwirownię. E, I jakby to w ogóle nie jest mój klimat, żwirownia i Mm. Nigdy nie byłem w żwirowni. No ale gdzieś to na papierze się wszystko zgadzało. No ale co zrobiłem? Zadzwoniłem do kumpla, który miał kilka żwirowni, i mówię: Ty, bo mogę to kupić udziały w żwirowni, czy zrobić to, czy nie. A on mówi: A co chcesz zrobić? Ja mówię, no, zarobić pieniądze. No ale ile chcesz zarobić? Ja mówię, nie wiem. A no, on mówi: No co, milion złotych chcesz, chcesz zarobić? Ja mówię, No tak, chcesz zarobić milion złotych. To iść, napisz książkę. <laughs> Jakby, i tak tu prostą mhm. odpowiedział, tak mnie przywołał do porządku, żeby robić to, na czym człowiek się zna i nie wychodzić poza, e, poza swój świat czasami trzeba to zrobić, czasami można to zrobić ale nie na siłę i nie przy pierwszej okazji czyli grać do swoich mocnych stron mhm. jak to robisz, że pomimo tego, że część osób w internecie no, regularnie ci krytykuję też z powodu tego, jakie tematy poruszasz, jaką masz postawę przed kamerą, która w Polsce jest rzadko spotykana. Jak to robisz, że to dźwigasz mentalnie? Znasz na pewno wiele osób, które pokonały hejt. A ty, jest, ty jesteś, mam wrażenie, teflonowy, nie? Akurat w tej jednej rzeczy masz podobną siłę co Najman, bo to was się nic nie przylepia. <laughs> eee... Odpowiadałem na to pytanie wiele razy, ale zawsze ta odpowiedź jest taka sama, że ja mam to po prostu w dupie. Okej, okay, to podrążmy. I, jak, i, się, jak się doprowadza do tego, żeby mieć w dupie tak bardzo opinie innych ludzi, to jeszcze w takiej skali? Myślę, że to jest taki trochę. To jest jak z gotowaniem żaby, nie? Że nie od razu to 100 stopni jej wrzucasz, tylko podgotowujesz 15, 20, 25, 30. Aż ona się tak dobrze w tej zupce czuje i nawet nie wie, kiedy z, z się ugotowała. I ja od małego byłem gdzieś w świecie, w którym. Mm, Toczyłem jakieś boje internetowe albo ktoś mnie tak oceniał, ktoś inaczej. Gdybym mając nie wiem, 35 lat, nagle wkroczył w ten świat i nagle się zmierzył z, z, nie tyle z hejtem, co w ogóle z zainteresowaniem obcych ludzi to być może bym tego nie dźwigną, no, tylko ja tak zaszczepiłem się w wieku 14, 15, 16, 17 lat i... Czy można to interpretować poszło. w taki sposób? Ale ja trochę dorabiam mitologię, bo ja nie wiem, dlaczego ja taki jestem. Nie, mm -hmm. nie przeżyję swojego życia drugi raz, nie sprawdzę alternatywnej wersji i nie będę wiedział. Nie wiem. To sprawdźmy w cudzysłowie twoją biochemię. Czy potyczka intelektualna dostarcza ci dopaminy i adrenaliny i jest czymś takim jak dla fajtera wyjście do klatki i po prostu kwestia, i pomimo, że ma świadomość tego, że może to się skończyć różnie, to i tak do niej wchodzi, bo to jest coś wewnętrznie, co go napędza w tym kierunku. Po prostu być może lubisz konfrontacje słowne, intelektualne. Tak, lubię, ale też między y, lubieniem konfrontacji a y, hejtem i reakcją na hejt jest jeszcze duża mm -hmm. przestrzeń. Bo ja nie mogę powiedzieć, że ja lubię, jak ktoś do mnie pisze, ty taki owaki, ty chuju czy coś. Nie, no, mm -hmm. nie mówię, że to lubię. Ja po prostu się tym nie przejmuję. Mam na to wywalone. Mm -hmm. e, lubię robić fajne programy, bo. Tym jest konfrontacja intelektualna, ale mało mnie przyjmuje to, że ko komuś się ten program nie podoba, bo ja się nie muszę podawać każdemu. I co, Kiedyś sobie zwizualizowałem komentarze w internecie, że wyobraź sobie, e, że piszesz o, nie wiem, Śląsku Wrocław, że jest beznadziejny, tak? I ileś tam osób pisze ci, że nie masz racji, i tam w różnych słowach to wyrażają to wyobraziłem sobie, że idę przez Stadion Śląska Wrocław i kolejno zatrzymuję się przy każdej osobie i ona mi mówi nie masz racji, napisać głupotę. I przy większości tych osób jak na nie popatrzysz, to już wiesz, że się nie liczysz z ich zdaniem. To była pęta. No to samo jest w internecie. No jak się sobie pomyślisz, że ten gostek, który wiesz, wygląda jak lump, pisze do ciebie, że dwa plus dwa nie jest dwa, tylko że jest pięć, no nie możesz się tym przyjmować. Widzisz go i już widzisz, że to nie jest człowiek swojej bajki i tylko internet sprawił, że on może się z Tobą bezpośrednio skomunikować, bo w normalnym życiu no po prostu przeszlibyśmy obok siebie. W jaki sposób? Czy znaczy, też na pewno o to, to odpowiadałeś nie raz, nie dwa, ale ja chciałbym to bardzo mocno pogłębić, ponieważ uważam, że w odpowiedzi na to i w tej historii jest pewna mądrość, którą przedsiębiorcy mogą wziąć dla siebie. Jak cztery tak mocne nazwiska z dziennikarstwa sportowego dogadują się ze sobą? Wiesz co, no jest jakaś odpowiedzialność za wspólnie stworzony biznes. Jest świadomość tego, jaką drogę udało się przejść, i szkoda by było to spieprzyć. I myślę, że to w każdej spółce, która istnieje, na, na, na sam koniec, największym spoiwem jest osiągnięty sukces. Myślę, że każda spółka, która. który czasami pokonuje ludzi. Sukces pokonuje ludzi? Pod kątem ego wpływu, władzy, majątności, rozpoznawalności. to no no, bo... dopiero jesteśmy razem 3 lata, może, może mnie pokona za 7 lat, czy za 8, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że e, sukces organizacyjny, finansowy, wizerunkowy, PR-owy jest czymś, co, e, z czego gdy wszystkie strony zda, e, so, zdają sobie sprawę, no to, e, to jest spoiwem najsilniejszym z możliwych. Mm -hmm. No po prostu głupio by było przez jakieś fanaberie rozwalić dobrze działającą maszynę. Jak rozwiązujecie sytuację, w której na 100% występuje u Was pareto, bo występuje wszędzie, że ktoś z Was przynosi najwięcej na przykład deali reklamowych, albo zaprasza najciekawszych gości, albo wnosi coś, co ma ogromną wartość dla firmy. Nadal się dzielicie wszyscy po równo, czy macie jakiś system proporcji ustalony? Na razie się dzielimy porówno. Być może w przyszłości uznamy, że trzeba będzie z czasem coś zmienić. Na razie dzielimy się porówno. Mhm. U Kuby Midela, powiedziałeś, że gdybyś miał dzisiejsze narzędzia, to tą karierę, którą masz, zrobiłbyś prawdopodobnie dużo, dużo szybciej. Więc dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, żeby też fragment wywiadu był dla nich. to jak ty obecnie byś podchodził do swojej kariery ko 20-25 latek, mając właśnie te obecne narzędzia, co byś robił, czego byś nie robił, albo co byś totalnie olał? Pytanie czy w którą stronę mnie? Chcemy iść czy jak, mnie jako dziennikarza sportowego kiedyś. A w której masz coś ciekawego do powiedzenia. No, no właśnie w żadnej, ale szukaj. To wybierz tam najmniej <laughs> <nudną>. jakiejś furtki. <laughs> <laughs> no bo to znowu pójdziemy w banał, wie, że liczy się ciężka praca. No, no nie nie no, no, w no ale. Ale czy, czy, bo liczy czy... się, bo dzisiaj ludzie często myślą, że jest droga na skróty, że e, m, można być kimś na półgwiska i można przeskoczyć siedem schodków na raz. Nigdy mi się nie udało przeskoczyć siedmiu schodków na raz, chociaż jako dzieciak biegałem po schodach. Trzy to max, czy cztery, no więcej się nie da. A niektórzy chcą, chcą iść jak najszybciej w górę, zapominając o tym, żeby jednak iść stabilnie i gdzieś budować siebie naokoło. Ja doszedłem tam, gdzie doszedłem, mimo wszystko nie będę... Teraz szukał innego słowa, katorżniczą pracą. Oczywiście mhm. nie taką katorżniczą, jak w kopalni, czy, czy wiesz, w innych branżach, gdzie naprawdę fizycznie się zapierdziela, ale ja pracowałem od rana do wieczora w 7 dni w tygodniu. Yy, I. Yy. Dzisiaj wiele osób wyobraża sobie media jako miejsce, w które możesz robić od czasu do czasu, bo napatrzą się na youtuberów, którzy przekazują takie wzorce, że, że tak naprawdę to oni nie mają pracy, tylko zajmują się wydawaniem pieniędzy. Ja nie jestem z tego świata, ja nie umiem dojść do tego etapu kariery, żeby nic nie robić i zarabiać i żyć z tego, że pokazujesz, jak wydajesz. Nie robię tego. Yy, więc dlatego bałem się tego banału, bo odpowiedź ciężka praca jest banalna, ale rany. My, mam wrażenie, czasami zapominamy o tym, że w tych banałach jest jakaś mądrość. Yy, czy też nie mądrość, a odwieczne prawa, z którymi po prostu nie da się rywalizować a przy, czy, czy kłócić, a ja po prostu, nie, przynajmniej ja tego nie robiłem nigdy i i nie będę robił. Jeśli ktoś chce zostać w przeszłości dobrym dziennikarzem, to musi przebyć te wszystkie szczeble, ale nie myśleć o tym, że jutro zrobi, jutro będzie nowym Kubą wojewódzkim, tylko pomyśleć o tym, żeby znaleźć jakąś fajną historię za rogiem i, i ją dobrze opisać, albo dobrze nagrać, i, i, i gdzieś uczyć się tego warsztatu. Można ciężko pracować kilofem, a może też mieć koparkę, nie? Może. Więc tutaj właśnie a propos tego, że popadać w banały to jest jedno, ale z drugiej strony też, żeby sobie uświadomić, że... Ciężka praca to nie jest zajazd po 12 godzin dziennie. Ale tylko tak, praca... No, ciężka praca to nie jest praca, która ma sprawić, że nie będziesz w stanie ruszyć nogą. To nie ma być coś, co jest dla ciebie utrapieniem, tylko to wciąż ma być przyjemność. No, jeśli mówimy o pracy w mediach, to ciężko pracując da się to robić w sposób przyjemny również. Natomiast no, gdzieś ta kreatywność i talent, bo to są rzeczy absolutnie kluczowe, należy poprzeć tym, że. No, że po prostu zapierdzielasz. Przy czym to zapierdzielanie nie musi być, e, wiesz, do, do wyżegu. Mhm. Czy nie uważasz, że ty, Kuba, Wojewódzki i inni ludzie o tym kalibrze medialnym, jesteście ostatnią generacją dziennikarzy przed śmiercią tego zawodu z powodu sztucznej inteligencji? Nie, właśnie chyba sztuczna inteligencja akurat tego zawodu nie jest w stanie, e, przynajmniej w najbliższej przyszłości. E, w pewien sposób zniszczyć, bo bo o ile wiem, że sztuczna inteligencja pomoże nam w bardzo wielu rzeczach, w bardzo wielu rzeczach przeszkodzi i, i gdzieś wyprze z rynku pracy niektórych ludzi, tak trudno mi sobie wyobrazić, że e, zamiast ciebie przepytywać, będzie mnie sztuczna inteligencja i ludzi będzie to kręciło. Że nie będzie przed między nami prawdziwej ludzkiej interakcji e, i będą jakieś mechaniczne, mniej lub bardziej pytania, a ludzie będą mówić spoko, ten nowy bod go przemaglował. Nie wydaje mi się to, to możliwe. Mm -hmm. a to, to czy zawód dziennikarza się nie zmieni? Nie ewoluuje? No bo gadamy o tej ciężkiej pracy i jeżeli ktoś chce iść w kierunku bycia dziennikarzem, youtuberem, obojętnie, no to chociażby AI, to wydaje się, że to jest wręcz Niezbędne narzędzie, którego trzeba się nauczyć obsługiwać, nie? Czy nie? Na pewno, bo bycie dziennikarzem to jest w pierwszej, w pierwszej kolejności bycie ciekawym świata. A dzisiaj, jak jesteś ciekawy świata, to już wiesz, o co chodzi w sztucznej inteligencji, chociaż mhm. trochę. I zaczynasz w pewien sposób z tego korzystać, być może jeszcze nie w taki, co cię realnie odciąża z codziennej roboty, ale już wiesz, że za moment może tak być, albo już to monitorujesz, bo masz w głowie, co się może wydarzyć w przyszłości. Dziennikarz, który nie jest ciekawy świata, to w ogóle nie jest dziennikarz. Uważam, że sztuczna inteligencja dziennikarzom będzie pomagała, ale głównie w researchu, a nie w pracy jako takiej. Mhm. Wiadomo, że to, co teraz zapytam, nie da się tego robić od razu, ale chciałbym, żebyśmy też odczarowali trochę to, że Ciężka praca to jest jakby jedyna recepta na bycie na pewnym poziomie, bo sam doskonale wiesz, że poczekaj, poczekaj, nie skończyłem pytania, Krzysztof. Od pewnego poziomu, biorąc pod uwagę, ile masz aktywności, i jakie masz obciążenia dla swojego układu nerwowego, dla umysłu, dla ciała. No to nie wierzę w to, że nie ma pewnego rodzaju wsparcia w postaci czy to na przykład kupowania czasu innych, poprzez chociażby to, że mieliśmy okazję poznać panią Monikę, która z tobą trzy lata pracuje. Zakładam, że odciążacie dość mocno. Zakładam, że mogą być jakieś suplementy. W jakiś sposób się nietypowy regenerujesz. Być może korzystasz z terapeuty. Jakich narzędzi zewnętrznych obecnie używasz jako dźwigni, żeby być bardziej wydajnym? Kurczę, właśnie jestem kiepskim gościem do Twojego programu. Nie mam terapeuty, nie, nie suplementuję się w żaden sposób. Ale węgiel unikasz chyba, co? Czy już nie unikasz? To zależy od aktualnie, w której fazie jestem, co mi smakuje, co mi <gry> okay. nie smakuje, albo jak bardzo chcę się odchudzić. E, prowadzę całkowicie normalny tryb życia e, i nie ma tu jak, nawet elementu żadnej fanaberii. Czyli 8 godzin dziennie do domu? To jest normalny tryb życia? Czasami dwie godziny dziennie, czasami 12 godzin dziennie. Nie ma reguły. Mm -hmm. Natomiast bez suplementów, bez terapeuty, bez narkotyków, bez papierosów <laughs> i czasami z piwkiem albo winkiem. Mm -hmm. Drodzy widzowie, słuchacze, naszym gościem był Krzysztof Stanowski. Dziękuję, Dziękuję za bardzo.